Pani senator Ewa Matecka, proszę bardzo. Bardzo dziękuję pani marszałek. Szanowna pani senator, wielokrotnie publicznie wypowiadała się pani, że stanie pani w obronie ludzi poszkodowanych. Jeszcze przepraszam bardzo pani senator. Ale dobrze, to jedno, to niech pani, tak. Okej, niech to skończy, dobrze? Proszę bardzo. Tak, ale proszę ja, bardzo. Ale przepraszam bardzo, ja chciałam jeszcze, dlatego że pani senator Lidia Staroń chciała wystąpić, więc ja jeszcze raz przypominam, że zgodnie z regulaminem Senatu zadajemy pytania, senatorowi zadają pytania i pani na te pytania będzie odpowiadała i w trakcie odpowiedzi oczywiście pani może wykorzystać to, co pani chce powiedzieć. Znaczy, przepraszam. Także tak powiem tak. Dlatego proszę wysłuchać pytania, dobrze? Tego pytania? Tak, oczywiście. Proszę bardzo, pani senator. Dziękuję bardzo, pani marszałek. Szanowna pani senator, wielokrotnie publicznie wypowiadała się pani, że stanie pani zawsze w obronie ludzi poszkodowanych, potrzebujących pomocy. Tymczasem pani rzeczywiste decyzje przeczą tym zapowiedziom. Proszę odpowiedzieć, dlaczego opowiada się pani wzorem Turcji za wypowiedzeniem przez rząd Rzeczypospolitej Polskiej konwencji antyprzemocowej, zwanej też konwencją stambulską. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pani senator. Ja może, że tak powiem, tak jak zawsze było, to najpierw moje, tak powiem, wystąpienie, a potem będę oczywiście czekała na wszystkie pytania. Szanowni państwo, pełnym przekonaniem podjęłam decyzję wyrażającą oczekiwania rzeszy Polaków. Zdecydowałam się kandydować na Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich. Przedkładam argumenty, licząc na akceptację mojej kandydatury. A zatem, kim powinien być rzecznik? Ta funkcja wymaga niezależnego myślenia, a przede wszystkim niezależności nie tylko od innych polityków i partii, ale także niezależności od różnych grup interesu, walczących o zawłaszczanie państwa dla swoich własnych potrzeb. Rzecznik powinien mieć odwagę, bo walka z różnego rodzaju interesami dla dobra obywateli wymaga właśnie ogromnej odwagi. Dlatego rzecznik powinien być odporny na wszelkie próby wywierania na niego nacisków. Ale jednocześnie rzecznik powinien być osobą o wysokim autorytecie moralnym oraz osobą wrażliwą na ludzką krzywdę. Pani marszałek, w sprawie formalnej. Proszę bardzo, pani senatorze. Pani marszałek, ale w sprawie formalnej. Proszę bardzo, pan senator Borsuk. Mówiła pani... Ale przepraszam. Nie ma wystąpień w tym punkcie. Są tylko odpowiedzi na pytania. Tak stanowi regulamin. Pani senator, ja pani... Proszę przywołać panią senator do porządku. Ja pani powiedziałam na samym początku, że na... Szanowni państwo, bardzo proszę o spokój. Szanowni państwo, ja pani senator powiedziałam na początku, że odpowiada pani na pytanie. I oczywiście odpowiadając na pytania, pani ma szansę powiedzieć, jakie ma pani stanowisko w kwestii wykonywania funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich, ale oświadczenia kandydat na rzecznika składa tylko w sytuacji, kiedy senatorowie o to poproszą, co ja przytoczyłam na początku mojej wypowiedzi. W kwestii formalnej, pani marszałek, w kwestii formalnej mam pytanie. Proszę bardzo. Pani marszałek, pani rzecznik, ja chciałem zapytać, dlaczego jak dokonywaliśmy wyboru poprzednich rzeczników praw, to właśnie zaczynało się od tego, że rzecznik prezentował tu w Wysokiej Izbie, prezentował swój program, próbował nas przekonać do siebie. A dlaczego dzisiaj rozpoczynamy od serii pytań, które mają zmiażdżyć, zdruzgotać kandydatkę, która będzie się ubiegała o ten zaszczytny urząd? Szanowni pani marszałek. Mogę jeszcze... Proszę bardzo, pan senator Marek. Ale powiedz, że... Pani marszałek, ja uważam, że pani senator ma prawo powiedzieć, jak widzi sprawowanie tej funkcji. I naprawdę nie utrudniajmy tego. A jednocześnie do pana senatora, który przed chwilą się wypowiadał,
O żadne miażdżenie tu nie chodzi. Będą zadawane pytania, tak jak każdemu innemu kandydatowi. Dziękuję. Pani marszałek, czy można się dołączyć do poparcia wypowiedzi pana marszałka Borskiego? Dziękuję bardzo panowie senatorowie i ja poproszę panią senator, żeby pani, jeżeli pani chce się wypowiedzieć, to uważam faktycznie, że w sytuacji, kiedy jest sprzeciw wobec jedynie zadawania pytań i wniosek o to, aby pani mogła się wypowiedzieć, proszę się wypowiedzieć, tylko jest jedna kwestia, żeby ta wypowiedź była niedługa, dlatego że jest bardzo dużo senatorów, którzy chcieliby zadać pani pytanie i aby pani mogła na te pytanie jeszcze odpowiedzieć. Pan senator Michał Kamiński. Ja chciałem po prostu poprosić, jeżeli jest to możliwe w kwestii formalnej, aby po prostu pani marszałek umożliwiła wystąpienie kandydatowi, czy nie wiem, wybranemu przez Sejm Rzecznikowi Praw Obywatelskich, a następnie, tak jak to jest w przyjętej formule, w której za każdym razem prosimy przedstawiciela rządu, prosimy senatora sprawozdawcę i on najpierw coś mówi, a później mu zadajemy pytania. Nie wiem, po co mamy sprawiać wrażenie niepotrzebnych represji wobec pani kandydatki. Szanowny panie marszałku, ja przed chwilą powiedziałam to, o co pan zaapelował. Uważam, że jeżeli kobiecie się w polityce odmawia głosu, to ja protestuję, panie marszałku. Panie senatorze, jeszcze raz mówię, że ja przed pańską wypowiedzią powiedziałam już pani senator Lidii Staroń, że jej udzielam głosu, w związku z czym ta wypowiedź była niepotrzebna. Pani senator Maria Koc. Pani marszałek, ja również chciałam prosić o to, aby pani Lidia Staroń miała możliwość, ale proszę mi nie przerywać, bo to państwo wprowadziliście taki chaos. Zawsze każdy kandydat miał prawo powiedzieć to, co uważał, jak widzi swoją ewentualną pracę na danym stanowisku, jaka jest jego wizja spełnienia tej funkcji. I miał też prawo opowiedzieć o sobie, o swoich dokonaniach. I umożliwmy to również pani senator Lidii Staroń, z całego szacunku również dlatego, że jest ona jedną z nas, jest senatorem. A oprócz tego, że my się przysłuchujemy wypowiedzi pani Lidii Staroń, to przysłuchują się również Polacy, bo przecież poprzez internet również uczestniczą w tym posiedzeniu i są na pewno również ciekawi te wypowiedzi pani senator. Także zamiast takiej niepotrzebnej dyskusji na początku, uważam, że powinniśmy udzielić swobodnego głosu pani senator bez ograniczeń czasowych. Na pewno ta wypowiedź nie będzie trwała godzinę, ale niech pani senator ma prawo wypowiedzieć się swobodnie. Bardzo dziękuję pani marszałek i jeszcze raz, szanowni państwo, mimo że regulamin tego nie przewiduje, ja udzielam głosu pani senator Staroń, dlatego że również przychylam się do tego, co państwo mówią. Pozwólmy, aby pani jako kandydatka na to stanowisko przekazała swoją wizję tego urzędu, a później będzie odpowiadała na pytania senatorów. I proszę bardzo. Pani marszałek, ja jestem w szoku, bo czyli zawsze to było poza regulaminem. Pani senator, bardzo proszę już przystąpić, bo nie, to no, jest niepotrzebne. Nie, po prostu. Szanowni państwo, kim powinien być rzecznik? Ta funkcja wymaga niezależnego myślenia, a przede wszystkim niezależności nie tylko od innych polityków i partii, ale także niezależności od różnych grup interesu, walczących o zawłaszczenie państwa dla swoich własnych potrzeb. To wiemy, bardzo często tak było. Rzecznik powinien mieć odwagę, bo walka z różnego rodzaju interesami dla dobra obywateli wymaga właśnie ogromnej odwagi. Dlatego rzecznik powinien być odporny na wszelkie próby wywierania na niego nacisków. Ale jednocześnie rzecznik powinien być osobą o wysokim autorytecie moralnym oraz osobą wrażliwą na ludzką krzywdę. O tym wprost mówi ustawa, a zatem być blisko rzeczywistych problemów ludzi, z jakimi borykają się obywatele w relacjach z instytucjami i innymi podmiotami.
Sprawowanie tego urzędu wymaga empatii, ale też umiejętności komunikowania się. Komunikowania się także z osobami sprawującymi wysokie funkcje państwowe. Wymaga umiejętności budowania mostów i porozumień ponad podziałami. Rzecznik powinien być praktykiem, a nie wyłącznie teoretykiem. Chodzi o kompetencje nabyte w trakcie wieloletniej praktyki w pomaganiu pokrzywdzonych. O tym również wprost stanowi ustawa. Musi znać prawo, ale też musi rozumieć jego ducha. Musi także mieć doświadczenie w jego stosowaniu. Rzecznik nie musi być prawnikiem. Gdyby to był warunek konieczny, byłby w ustawie. Dzięki temu może zachowywać obiektywizm, większy dystans w ocenie pracy organów stojących na straży prawa, sądów, prokuratury, korzystając z opinii specjalistów z danej dziedziny prawa. W tym miejscu należałoby podkreślić, że nie kandyduje na ministra sprawiedliwości, a nawet on nie musi być prawnikiem. Natomiast rzecznik zawsze powinien stać po stronie obywateli, nawet wtedy, kiedy ochrona ich praw wymagałaby wyjścia w kolizję z interesami osób wykonujących zawody prawnicze. Spełnia wymagane prawem kryteria, aby prawidłowo, a przede wszystkim zgodnie z interesem obywateli, pełnić ten urząd. Przemawia za mną mandat zaufania społecznego zdobywany w kolejnych 5 kadencjach parlamentarnych. W każdych wyborach otrzymałam ogromne poparcie, należące do najwyższych w Polsce. To wyraz zaufania wyborców, którzy widzą, że poszanowanie praw i godności każdego to nie są dla mnie puste hasła. Podjętych 1000 interwencji, 16 tysięcy. W każdej z nich wykazywałam błędy prawne, merytoryczne i formalne, a nierzadko złą wolę różnych instytucji, osób fizycznych czy prawnych. Stałam po stronie obywatela, któremu nikt nie chciał pomóc, pomimo że zwracał się do właściwych instytucji i prawników. Występowałam także przeciwko organom państwa, gdy te obywatela krzywdziły. Za mną przemawiałam także inicjatywy ustawodawcze, niezwykle potrzebne dla ludzi. To także praca komisji sejmowych i senackich. 5 kadencji w komisjach ustawodawczych w Sejmie i w Senacie, a także w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w Sejmie i w Komisji Praworządności, Praw Człowieka i Petycji w Senacie. W Trybunale Konstytucyjnym jako przedstawiciel Sejmu byłam po stronie działkowców przeciwko monopolowi Polskiego Związku Działkowców. Natomiast jako wnioskodawca walczyłam skutecznie o prawa, wolność i własność spółdzielców. Przemawia za mną także 1000 skutecznych interwencji, konsultacji, mediacji i współpraca z instytucjami, rzecznikami, ministerstwami. Dzięki tym działaniom skutecznie pomogła milionom osób, nie tylko załatwiając sprawy indywidualne, ale także podejmując inicjatywy legislacyjne, korzystne dla dobra ogółu. Dlatego tak wielu osób prosiło, abym kandydowała. Fundamentem moich działań był i jest kontakt z obywatelami. Jest on źródłem moich interwencji, inicjatyw ustawodawczych na przestrzeni lat, tworzenia dokumentów w procesie legislacyjnym. Wiele z nich stanowi obowiązujące dziś prawo. Mam za sobą niemal 20 lat współpracy z różnymi instytucjami. Podejmując się interwencji czy przygotowania inicjatyw, nie działam w pojedynkę. Korzystałam i korzystam z uwag i wsparcia specjalistów w danej dziedzinie prawa. Rzecznik także nie działa sam. Ma biuro, ma wsparcie, profesjonalne służby prawne. Lata pracy zaowocowały umiejętnością budowania porozumień z osobami o różnych przekonaniach. Zyskałam także dzięki nim ogromną wiedzę praktyczną. Chciałam podkreślić, że sam dokument potwierdzający formalne kwalifikacje prawnicze w ustawie niewymagalne czy jakiekolwiek inne nie jest wystarczający.
Ustawa, wskazując, że rzecznik ma wyróżniać się wysokim autorytetem ze względu na swe walory moralne i wrażliwość społeczną, wskazuje tym samym, że ma on być przede wszystkim człowiekiem. Nawet wysokie kwalifikacje zawodowe przy braku wrażliwości na krzywdę ludzką mogą okazać się niewystarczające. Działam dla dobra ludzi, mam ich poparcie. Co jest sensem istnienia i działania rzecznika? Rzecznik jest powołany, aby stać na straży wolności i praw człowieka i obywatela, określonych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz w innych aktach normatywnych, w tym również na straży przestrzegania zasady równego traktowania. To znaczy stać przy obywatelu, bronić go przed krzywdą, przed bezprawnym działaniem instytucji, walczyć o prawa człowieka i obywatela. Tak działam ponad 20 lat. Ludzie wiedzą, że pracuję, interweniuję na ich rzecz, że od zawsze jestem ich rzecznikiem. Przytoczę kilka przykładów z mojej działalności. Wiele lat walczyłam o prawa spółdzielców, skutecznie. To dzięki przygotowanej, uchwalonej ustawie, do której przekonałam parlamentarzystów różnych opcji, miliony ludzi mogły stać się właścicielami nabytych przez siebie lokali, mieszkań. Nowelizacja weszła w roku 2007. Za tą walkę dla dobra ogromnej rzeszy obywateli naszego kraju, kilkanaście milionów ludzi, zapłaciłam bardzo wysoką cenę. Stałam się obiektem bezpardonowych ataków, tak jak ma to miejsce teraz. Ataki na mnie nie zmieniły mojego podejścia i działania na rzecz ludzi. Doświadczyłam prób wywierania nacisków, a mimo to potrafiłam się im oprzeć. Udało mi się obronić te przepisy, chociaż oponenci uruchomili szeroki arsenał środków, aby tą drogą wrócić do stanu pierwotnego, odebrania milionom ludzi prawa do nabycia własności swoich mieszkań. Nie zdołali osiągnąć swojego celu. Po bulwersującym opinię publiczną wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który zakwestionował prawo spółdzielców do własności, stwierdził, że mieszkańcy spółdzielczych osiedli nie muszą być właścicielami mieszkań, nawet jeśli za te mieszkania zapłacili. Ówczesny rząd przygotował projekt nowelizacji, która miała potwierdzić stanowisko Trybunału. Nie poddałam się. W odpowiedzi na to przygotowałam projekt ustawy, która z jednej strony stała w opozycji do projektu rządowego, a z drugiej strony gwarantowała spółdzielcom prawo do uwłaszczenia. Nowelizacja została poparta przez parlamentarzystów i ekspertów. W konsekwencji obroniłam korzystne dla milionów spółdzielców przepisy, a tym samym spółdzielcy nie musieli płacić kolejny raz za swoje mieszkanie. Dzisiaj to jest prawo. Mają prawo do swojego mieszkania. Tą ustawą przyznano też wiele innych praw. Dostęp do dokumentów, prawo do uczestniczenia w walnych zgromadzeniach. Przywrócono w pewnym zakresie demokrację w spółdzielniach, zniesiono w okresie PRL-u. Mimo tego spółdzielczość mieszkaniowa była w dalszym ciągu chora. Dochodziła do patologii, na przykład poprzez tak zwanych członków oczekujących. Prezes spółdzielni mógł dowolnie kształtować skład organów, też tych, które teoretycznie mogły go odwołać. Dlatego osoby te były praktycznie nieusuwalne i bezkarne. Natomiast właściciele mieszkań w tak zwanych zasobach spółdzielczych nie mieli żadnego wpływu na zarząd nieruchomością. Ich nieruchomością. Bo nie byli członkami spółdzielni. Za jego nabycie trzeba było wpłacić horrendalne kwoty. A gdy ci właściciele chcieli zawiązać wspólnotę, tracili ogromne pieniądze, które gromadzili przez lata na funduszu remontowym, bo spółdzielnia uważała, że to ona jest ich właścicielem. Ten patologiczny stan trwał przez lata. Nikt nie miał odwagi determinacji, aby stanąć w obronie krzywdzonych spółdzielców i zniewolonych właścicieli
lokali. Dopiero w mojej inicjatywie zostało wszczęte postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym, który wyrokiem w roku 2015 odebrał prezesom prawo przejmowana w poczet członków spółdzielni osób bez praw do lokali. Trybunał umożliwił nabywanie członkostwa bez żadnych opłat i przyznał prawo do majątku spółdzielni, w tym funduszu remontowego. Ten wyrok otworzył pole do dalszych korzystnych dla ludzi zmian, które dzisiaj są już prawem. Przeforsowanie tych zmian wymagało nie tylko determinacji, wytrwałości, wiedzy, ale także umiejętności porozumiewania się z parlamentarzystami różnych opcji. Pomimo, że nie dysponowałam przecież swoim zapleczem ani parlamentarnym, ani partyjnym. To wymagało umiejętności budowania mostów ponad podziałami dla dobra ludzi. Uważam, że właśnie takie umiejętności powinien mieć rzecznik. To nie koniec starań o lepsze prawo dla milionów ludzi. W Senacie jest już złożony projekt nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, który przewiduje dalszą demokratyzację, bezpośrednie wybory władz spółdzielni w trybie urnowym, ułatwiony dostęp do dokumentów spółdzielni, kadencyjność zarządu i ograniczenie wynagrodzeń tego organu, odpowiedzialność karną. Dlaczego o tym mówię? Bo społeczeństwo powinno wiedzieć, co wcześniej dla obywateli zrobił kandydat na rzecznika. Jakie fakty przemawiają za przeświadczeniem, że będzie dobrym rzecznikiem? Czyli nie słowa, a czyny. Ale też mówię to z wielkim smutkiem. Przez te wszystkie lata w naszym kraju był rzecznik praw obywatelskich. I przez te wszystkie lata od spółdzielców płynęła rzeka próśb o pomoc, wręcz błaganie o ratunek. Ileż rodzin wyrzucono z mieszkań, za które zapłacili i nie mieli żadnych długów? Zawyżono opłaty, odbierano środki z funduszu remontowego. Ludzie nie mieli żadnych praw. Prawdziwa krzywda i zniewolenie. I co? Gdzie była reakcja rzecznika? A przecież zgodnie z artykułem 8 ustawy o RPO rzecznik podejmuje czynności przewidziane w ustawie, jeżeli poweźmie wiadomość wskazującą na naruszenie wolności i praw człowieka i obywatela, w tym zasady równego traktowania. To nie jest prawo rzecznika, to jest obowiązek. Ten przepis podkreśla, jak ważny jest rzecznik dla zwykłych ludzi, dla obywateli. Inny obszar. Od lat walczę także o prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem, co jest naturalną domeną działań Rzecznika Praw Obywatelskich. Z mojej inicjatywy w czerwcu 2010 roku weszły w życie przepisy pozwalające ustanowić radcę prawnego pełnomocnikiem ofiary przestępstwa w postępowaniu karnym. Poszerzyło to dostępność usług prawnych w tym zakresie. Czy też w lipcu 2013 roku z mojej inicjatywy weszła w życie nowelizacja kodeksu postępowania karnego. Ta niezwykle ważna zmiana polega na przyznaniu osobom składającym zawiadomienie o przestępstwie, nie mającym statusu pokrzywdzonych, prawa do wniesienia zażalenia, gdy prokuratura odmówi zajęcia się sprawą. Czyli wcześniej było tak. Jeżeli były fałszywe zeznania czy dokumenty złożone w sądzie czy w prokuraturze w sprawie Kowalskiego, to nawet Kowalski jakby, że tak powiem, jakby składał zawiadomienie do prokuratury i prokuratura jednak odmówiła rozpoznania tej sprawy, to on nic nie mógł zrobić. Dlatego, że były to przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości. To się zmieniło. Już ma. A ileż patologii było w obszarze egzekucji komorniczych? Widzieliśmy to prawie każdego dnia, jak zabierano ruchomości, mienie dla osób, które nawet nie były dłużnikiem. Tak było.
Z mojej inicjatywy zmniejszono najpierw połowę opłaty za czynności komornicze, wprowadzono także miarkowanie opłat, a następnie natychmiastową skuteczność postanowienia o wydaleniu skazującego komornika ze służby, jak był skazany. A wcześniej było tak, mógł pracować, pomimo tego, że był wyrok. Następnie zmieniono to, że komornik może sprzedać zajęte ruchomości dopiero po 2 tygodniach od uprawomocnienia się zajęcia. A było tak, że zanim sąd rozpoznał skargę, rzecz zajęta była już dawno sprzedana. Również z mojej inicjatywy Pani senator, w 2017 ja przypominam, roku... 5 minut jeszcze, będzie to 20 minut przemówienia. Ale, 5 minut, bardzo proszę, 5 minut jeszcze. Ja jestem raz kandydatem. Zawsze było tak tutaj w naszej Izbie, że każdy mógł mówić tyle, ile chciał. No więc pani senator, ja na chwileczkę pani przerwę i powiem, bo powołam się na fakty. 17, 18, 19 lutego Senat debatował nad wyrażeniem zgody na powołanie Rzecznika Praw Obywatelskich, pana Wróblewskiego. Dokładnie scenariusz był taki sam i to pan senator Marek Pęk poprosił wówczas pana kandydata w ramach pytań o przedstawienie wizji urzędu. Pan Wawrzyka, przepraszam, pana Wawrzyka. I to jest pierwszy protokół. Oczywiście była stwierdzenie, żeby się streszczał i żeby mówił do 20 minut. 13 maja 2021 roku, kiedy był pan Wróblewski, pan senator Marek Martynowski również poprosił o przedstawienie wizji rzecznika i pan marszałek poprosił, aby starał się pan Wróblewski zmieścić w 20 minutach. Ja tylko proszę, to jest na uzasadnienie tego, że działamy zgodnie z regulaminem i dzisiaj. Tylko to, panie senatorze, że ja poprosiłam, jak zawsze robię, kiedy senatorowie, kończy się im czas, proszę, że zostało 5 minut. W związku z czym ja, pani senator, powtarzam, że zostało 5 minut i bardzo bym prosiła, żeby się streściła w tych 5 minutach. I tyle. I pani, dlatego ale państwu przecież, to mówię. Proszę bardzo. Ale, pani marszałek, ale przecież ja muszę powiedzieć dla senatorów, jaka jest wizja, co ja zrobiłam. To dlatego nie jest my czekamy tak, że na tą wizję, zrobiłam raz, dwa, trzy, wizja jest jakaś. Koniec, kropka. No przecież... Panie senatorze, demokracja to jest regulamin, to jest przestrzeganie prawa i regulaminu. I w regulamin stanowi, jaki jest porządek obrad Senatu. I zgodnie z regulaminem, wszyscy się do niego stosują, każdy z państwa senatorów się stosuje do czasu. Prosiłam o to, żeby to było do 20 minut. I zawsze proszę państwa, żeby państwu nie przerywać w połowie zdania, kilka minut przed zakończeniem, ja zawsze zwracam uwagę, kończy się czas. Państwo o tym doskonale wiedzą. Więc ja zrobiłam tylko tyle. Powiedziałam pani senator jeszcze 5 minut. W związku z czym niepotrzebna jest ta dyskusja. Jeszcze 5 minut. Bardzo proszę. Ja chciałem prosić panią marszałek o umożliwienie pani senator wszystkiego, co chcę wypowiedzieć. My też jesteśmy zainteresowani przecież, jak tu siedzimy wszyscy na sali. Jeżeli państwo nie złożyli, ale państwo nie złożyli takiego pytania, nikt z państwa nie zapytał dla pani senator. Nie, ja nie zabieram pani senator części czasu. Powiedziałam, prosiłam na samym początku, dlatego że zdania na sali były podzielone, a nie ma tego w regulaminie. W związku z czym jeszcze raz zwracam uwagę, bardzo proszę zmieścić się jeszcze w 5 minutach. Pani senator. Następnie zmienione to, że komornik może sprzedać zajęte ruchomości dopiero po 2 tygodniach. O tym mówiłam. Również z mojej inicjatywy w 2017 roku obniżono opłaty za egzekucję świadczeń niepieniężnych. Komornik nie może brać pieniędzy za eksmisje, których nie było, a wcześniej tak było. Nawet, że tego nie było, to 10 tysięcy, 15 tysięcy brał do kieszeni. Nie mogę, tak samo jak brał pieniądze za asystę policji, 900 zł, pomimo tego, że była to, pracowała tylko policja. W końcu od roku 2019 obowiązuje nowe prawo.
walczyłam o to wiele lat skutecznie, to wzmocniony nadzór nad komornikami. Mówię o nowym prawie. To było tyle lat walki. Obowiązek nagrywania czynności egzekucyjnych, wgląd do akt i w końcu radykalna obniżenie opłat komorniczy. To bardzo potrzebne ludziom zmiany. Następna rzecz bardzo ważna. Przepraszam pani senator na moment. Chciałem podziękować pani marszałek za prowadzenie, ponieważ ważna sprawa, która wymagała mojej obecności w gabinecie, odciągnęła mnie od planowanego prowadzenia. W tej chwili ta kwestia jest załatwiona. Dziękuję bardzo pani marszałek za zastąpienie mnie w trakcie tej krótkiej, niezbędnej przerwy. Bardzo proszę pani senator, proszę kontynuować w miarę. Nie ma w tej chwili dyskusji. Będą pytania, będzie dyskusja. W tej chwili pani senator przedstawia swoje credo. Jeżeli mogę prosić, to aby zmieściła się pani senator w jakichś rozsądnych ramach czasowych, to bardzo proszę. Chociaż żeby... Kolejny obszar, bardzo ważny, ale to ja po prostu muszę chociaż powiedzieć mniej więcej. Postaram się... Znaczy bardzo proszę... Za sprawą moich wieloletnich starań także jest skarga nadzwyczajna. Ona stała się już prawem. Potrzebą zmian podyktowały sytuacje, w których na przykład rażące błędy przy orzekaniu czy fałszywe opinie biegły stały się źródłem prawdziwych ludzkich dramatów. Mamy takie sprawy w biurze, gdzie są niesprawiedliwe wyroki, gdzie jest pomyłka sędziego. I niestety w wyniku tej pomyłki naprawdę utraciło się ktoś, małżeństwo utraciło gospodarstwo, dach nad głową. Najpierw były interpelacje, potem przygotowałam propozycje przepisów. Znalazły się te przepisy w ustawie o Sądzie Najwyższym i tam już jest nowa instytucja skargi nadzwyczajnej. Czyli jest szansa na sprawiedliwość. Zresztą niedawno byliśmy tutaj w Senacie, bo w marcu tego roku przekonałam parlamentarzystów do wprowadzenia poprawki w tej ustawie wydłużającej termin na wniesienie skargi o 3 lata. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że wydaje mi się, że jeżeli ktoś jest tylko czy naukowcem, czy to jakby mówi, że to są wyroki, koniec, kropka. Nic nie można zrobić. A dla tych ludzi, dla tej krzywdy, dla tej niesprawiedliwości, gdzie na przykład sąd się pomylił i nawet chciał naprawić błąd, ale sąd odwoławczy stwierdził, że najważniejsza jest sentencja wyroku, to, a uzasadnienie było zupełnie inne, to ja wiedziałam, że trzeba szukać ratunku. Trzeba, żeby ci ludzie mieli szansę na sprawiedliwość. Bo te wyroki po prostu były niesprawiedliwe. Stąd jest ta skarga nadzwyczajna. Kolejny obszar wielkiej krzywdy. To jest wielki społeczny problem. I też był rzecznik. To jest lichwa. Od lat pomagam jej ofiarom. Po mojej interwencji prokuratora krajowa poleciła wszystkim prokuratorom, aby pomagali ofiarom lichwy. Także na drodze cywilnej. Skutecznie zabiegam o zmianę przepisów w tym zakresie i dzisiaj jest ta, chodzi o koszty przede wszystkim pozaodsetkowe. No jak może być tak, że na przykład jeżeli jest pożyczka 500 zł i to jest z mojego biura, a człowiek już zapłacił 50 tysięcy i jego dług to jest 200 tysięcy i to jest normalne? No nie, nawet jest taki wyrok. Więc dlatego sprawa lichwy to jest sprawa, że tak powiem, wielkiego problemu społecznego. I trzeba było wiele lat ciężkiej pracy, aby lichwa była karalna. Dzisiaj jest.
W ubiegłym roku wszedł w życie pakiet przepisów antylichwiarskich. Znacznie ograniczono możliwość zawierania umów przewłaszczenia nieruchomości na zabezpieczenie, które były prawdziwą plagą. Wiele osób za niewielki dług traciło majątek życia, które wcześniej przenieśli na lichwiarza jako zabezpieczenie niewielkiej pożyczki. Z działaniami na rzecz ofiar lichwy związany jest także procedowany tu w Senacie teraz projekt prawa o notariacie. Chodzi o nagrywanie czynności notarialnych. W moim biurze tych spraw mam bardzo, bardzo dużo. Pomagałam i pomagam także osobom niepełnosprawnym, które były i są bezradne i nie miały należnej pomocy. Po moich długich staraniach o zmianę prawa weszła w życie ustawa w roku 2019. To też czekałam, żeby to w końcu było. Chodziło o ustawę o szczególnych uprawnieniach osób poszkodowanych w przypadku wyczerpania sumy gwarancyjnej ustalonej na podstawie przepisów przed rokiem 2006. Chodzi o ofiary wypadków samochodowych, przede wszystkim samochodowych. I wtedy, kiedy nie miały renty, to jest teraz ta zmiana, dzisiaj płaci już Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. W trakcie działalności parlamentarnej walczyłam o prawdę historyczną. Doprowadziłam do przyjęcia jednogłośnie przez Sejm uchwały ustanawiającej Narodowy Dzień Pamięci Ofiar niemieckich, nazistowskich obozów koncentracyjnych i to obozów zakłady. Uchwała została podjęta 12 czerwca 2015 roku poprzez aklamację. Walczyłam o tą uchwałę 2 lata. W ramach mojej wieloletniej walki o prawy osób najsłabszych udało się znieść monopol Polskiego Związku Działkowców w zakresie ogrodnictwa działkowskiego. Jako przedstawiciel Sejmu walczyłam o to przed Trybunałem Konstytucyjnym. Trybunał uznał, że niezgodne z prawem są przepisy, które nie dają działkowcom możliwości zrzeszenia się w innych organizacjach niż PZD. Znaczna część mojej aktywności dotyczy podejmowania bieżących interwencji. To jest około 16 tysięcy spraw. W moim biurze 16 tysięcy, mam pracowników tylko 2. Działałam i działam jako, uważam, że jako rzecznik praw od lat, od 20 lat. I wtedy, kiedy ludzie nie znajdą pomocy gdzie indziej. I tak uważam, że tak powinien działać rzecznik. Interwencje dotyczyły między innymi pracowników oświaty, którzy utracili swoje oszczędności, nadużyć w spółdzielniach. Tego jest lawina, po prostu lawina. Prawa do życia w czystym środowisku udało się zamknąć szkodliwą działalność zakładu przerobu akumulatorów w Korszach na Mazurach. Spraw osób dotkniętych egzekucjami komorniczymi. Tutaj przede wszystkim sprawy zaniżenia wartości nieruchomości, poświadczenia nieprawdy w operatach, sprzedaży mienia osób, które nie były dłużnikiem, nierzetelnego nadzoru sądu na egzekucją. Sporów z urzędnikami o prawo do remontu, zagospodarowanie własnej działki, ofiar lichwy. Tych mam 900 spraw. Było 800, teraz jest 900. Też pokrzywdzonych przez notariuszy, niesłusznego skazania i więzienia, eksmisji do lokali uregulujących godności człowieka, pokrzywdzonych przedsiębiorców, rolników, pokrzywdzonych decyzjami ZUS. Za tymi interwencjami kryją się ludzkie dramaty, tragedie rodzin, mieszkańców wsi, miasteczek, nad którymi nikt nie chciał się pochylić. Te interwencje zakończyły się sukcesem. Zawdzięczam do rzetelności, wiedzy, merytorycznemu podejściu do spraw, ale przede wszystkim temu, że traktuję swoją pracę jak służbę ludziom. Wynikiem setek interwencji są odzyskane pieniądze, ruchomości, nieruchomości, odszkodowania, korzystne wyroki, mediacje, powroty dzieci do rodzin biologicznych, ale także akty oskarżenia wobec przestępców i wyroki skazujące. Podejmowałam się również innych działań, już króciutko. Pani senator, życiorys pani jest zawarty w druku. Jeżeli chodzi o to. Czy, jeżeli może chwilę o planach perspektywicznych, chcielibyśmy, wiem, że jest dużo pytań, mam dużo zgłoszeń.
Podejmowałam się również innych, chodzi o, bo oprócz tego, że rzecznik rozpoznaje różnego rodzaju sprawy, szuka rozwiązań, jeżeli chodzi o przepisy, to także jest również coś innego, to są też różnego rodzaju akcje. Ja też takie robiłam, jeżeli chodzi o prawny GPS, to chodziło na przykład o wiedzę prawną. I tam chodziłam od wiele lat do szkół, żeby właśnie to było. Była cała Polska rozmawia z dziećmi, mama zbadaj się. Czyli kierowałam te rzeczy także do ludzi młodych. Przestań pić, zacznij żyć. Czyli prowadzenie akcji społecznych. Nie tylko, ale także profilaktyka, poradniki, inicjowanie, włączenie się w edukację prawną. Czyli pomoc obywateli. I to są te przedstawione obszary, oczywiście, które jeśli oczywiście będę rzecznikiem, to będę pochylała się nad tymi wszystkimi, ale także nie tylko te. I wskażę króciutko 6 obszarów, które moim zdaniem są też bardzo ważne, oczywiście ich jest więcej, ale ważne i które też są już, jeżeli chodzi o interwencje w moim biurze. Prawa pracownicze, pomoc w rozwiązywaniu problemów pracowniczych, uwzględnieniem ich prawa do należytego wynagrodzenia i godnych warunków pracy. Wchodzi tu w grę także walka z mobbingiem i dyskryminacją. Też trzeba byłoby tutaj pomyśleć, jeżeli chodzi o możliwość zawieszenia biegu terminu przedawnienia roszczeń pracownika wobec pracodawcy w okresie zatrudnienia. Dalej rolnictwo. Tutaj teraz nad tym pracujemy, jeżeli chodzi o to, żeby małe gospodarstwa były konsumentem. Jest to chodzi o ochronę przed wyzyskiem niedozwolonymi klauzulami umownymi. Prawo do własności, czyli mieszkalnictwo, spółdzielnie mieszkalnictwo, ale także obszar inwestycji deweloperskich. I tutaj chodzi o to, żeby nie było tak, że ludzie płacą za mieszkanie i nie są właścicielami. Chodzi także o te umowy deweloperskie. Więc dalej. Wsparcie konsumentów. Coraz większe żniwo zbierają różnego rodzaju oszuści internetowi. Wiele osób do dzisiaj nie ma świadomości, że już samo zainstalowanie oprogramowania na własnym telefonie może doprowadzić do tego, że ktoś zacznie pożyczkę czy w banku podszywający pod nas. I tych spraw mamy teraz bardzo, bardzo dużo. To też jest lawina, jeżeli chodzi o różnego rodzaju oszustwa w internecie. I znowu chodzi o profilaktykę, ale także o realną pomoc pokrzywdzonych, gdy już jest problem. Okazuje się często również instytucje finansowe nie są bez winy, zawierając umowy bez należytej weryfikacji tożsamości kontrahenta. Kolejny obszar, rodzina, ochrona seniorów, rodzin i dzieci, wsparcie bezpiecznego i godnego życia. Chodzi o zapewnienie szeregu wsparcia w opiece nad dziećmi i tutaj też znowu lawina tych spraw, chyba od 3-4 lat, jest lawina próśb o pomoc w moim biurze i chodzi o reformę, wymaga system realizacji prawa do kontaktów z dziećmi w rodzinach, oczywiście, w których rodzice nie mieszkają razem. Problem alienacji rodzicielskiej staje się problemem moim zdaniem powszechnym. Potem sprawa służby zdrowia, czy tutaj właściwie pandemia ujawniła te słabości. Być może potrzebny jest audyt, jeżeli chodzi o tą sprawę. Także oczywiście te wszystkie sprawy, to są sprawy, trzeba działać razem ze współpracą z właścicielami, z właściwymi rzecznikami w podejmowaniu, przede wszystkim rzecznikiem praw dziecka, pacjenta, rzecznikiem finansowym. I piąty to jest współpraca w zakresie ochrony klientów instytucji finansowych z uwzględnieniem ochrony przed lichwą. I tutaj patrzymy, jakie jest oprocentowanie. To jest sprawa, o której trzeba mówić i o której
nie tylko mówić, działać. Tutaj ja tam złożyłam też zawiadomienie, jeżeli chodzi o kredyty frankowe. One jest w Szczecinie i mam nadzieję, że też będzie jakiś z tego efekt. I ostatnia rzecz to jest, bo to jest właściwie tradycyjny obszar mojego zainteresowania, także wymiar sprawiedliwości i ochrona ludzi przed nadużyciami jego, nadużyciami. I tutaj są jakby trzy rzeczy, które, nad którymi już pracuję. Pierwsza rzecz to jest, nie ma ustawy o biegłych. Tego po prostu nie ma, a problem jest bardzo duży. Bardzo często jest tak, że nie dość, że jest marna jakość opinii, brak realnych sankcji za opinie niedopracowane, niezawierające uzasadnienia spóźnione, ale zawsze trzeba zapłacić. Nieważne, jakie one były. Więc tutaj mamy bardzo dużo i jesteśmy, że tak powiem, już na pewnym etapie. Dalsza, druga rzecz to jest sprawa syndyków. To też jest tak, że właściwie nieważne, nie ma żadnego terminu. Jest tak, że osiąga się wyższe wynagrodzenie i jest nieważne, że tak powiem, jaka jest praca. Ważne, że jest już jakby dużo, znaczy cały majątek, który był na początku, właściwie przez te lata go nie ma. Więc chodzi o zmianę, bo to są bardzo często zła wola. Czasami w takie postępowania syndyk staje się dosłownie panem życia i śmierci upadłego. I upadły nie może doprosić niczego. Nawet chodzi o takie podstawowe potrzeby. I tych spraw też mamy dużo, czyli sprawa biegłych, syndyków i sprawa też wynagrodzenia pełnomocników z urzędu. W szczególności chodzi mi tutaj o ustanowiona dla sporządzenia skargi kasacyjnej. To nie ma żadnej różnicy. Czy to jest pełnomocnik, który sporządza opinię o niezasadności skargi, czy też sporządza skargę. Jest taka sama kwota, więc właściwie no, najlepiej, gdyby ten pełnomocnik tej skargi nie sporządzał, a pieniądze będzie miał takie same. Więc to jest ta sprawa. I ostatnia sprawa skargi nadzwyczajnej. Oczywiście wiemy dzisiaj, jak ona jest potrzebna, natomiast trzeba, żeby był rozszerzyć krąg podmiotów uprawnionych do wniesienia skargi. Są dwie jakby drogi. Pierwsza to tych pośredników, żeby było więcej. Dzisiaj jest rzecznik i prokurator, więc powinno być, wydaje mi się, że powinno być więcej. Albo skarga wprost do Sądu Najwyższego i tutaj, żeby był przemoc prawników. To jest i teraz oczywiście pozostanę otwarta na inne inicjatywy obywateli, które będą sprzyjały ochronie praw. Kończąc, moim zamierzeniem byłoby także stworzenie oddziałów Biura Rzecznika w innych miastach. Oczywiście jak tym rzecznikiem będę. W terenie powinni działać pełnomocnicy, którzy będą świadczyli konkretną pomoc prawną, dzięki czemu rzecznik stanie się bliski, można powiedzieć, za wyciągnięcie ręki. Jeżeli będę rzecznikiem, to też będę korzystała ze wszystkich możliwości narzędzi, jakie daje ustawa o RPO. To jest bardzo ważne, to jest artykuł 14 i 16, czyli będę dla ochrony praw obywateli zwracać się o wszczęcie postępowań cywilnych, karnych, administracyjnych, przystępować do już toczących się postępowań, a także wnosić środki zaskarżenia, skargi kasacyjne, kasacje, skargi nadzwyczajne. Będę występować
wysłać do właściwych organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej, wydanie lub zmianę innych aktów prawnych w sprawach dotyczących wolności i praw człowieka i obywatela. Będę występować z wnioskami do Trybunału Konstytucyjnego i zgłaszać udział w postępowaniach przed Trybunałem. Będę występować z wnioskami do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwał mających na celu wyjaśnienie przepisów prawnych. Jestem gotowa współpracować z innymi rzecznikami w podejmowaniu wspólnych inicjatyw. Przede wszystkim i rzecznik praw dziecka, i pacjenta, i rzecznik finansowy, ale także rzecznik małych i średnich przedsiębiorców. Realizując swoje kompetencje, także chciałabym współdziałać ze stowarzyszeniami. To robiłam przez te wszystkie lata. Ruchami obywatelskimi, innymi dobrowolnymi zrzeszeniami i fundacjami oraz zagranicznymi i organami, organizacjami na rzecz ochrony wolności i praw człowieka i obywatela. Ze swojej strony wyrażam otwartość na współpracę z każdym bez względu na jego przekonania, w trosce o zwykłego człowieka i jego sprawy. Liczę na poparcie mojej kandydatury. Chciałabym, aby ten urząd był faktycznie dla obywateli, aby nie był zawłaszczony przez żadną partię, po prostu żeby był dla ludzi. Przede wszystkim chcę się koncentrować na problemach ludzi, problemach szeroko rozumianego prawa do wolności, własności, przede wszystkim godności. Moja osoba gwarantuje nie tylko niezależność od wpływów, czy to polityków, czy też różnych grup interesów, ale gwarantuje, że wtedy ten urząd byłby urzędem naprawdę dla obywateli. Bo właśnie oni dali mi mandat zaufania, przekonali do kandydowania. Robiłam przez 20 lat, dzisiaj walcząc o ludzi, walczę o nowe narzędzia, po to, abym mogła pomóc większej ilości obywateli. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo pani senator. Pragnę przypomnieć, że miała pani senator możliwość zaprezentowania swojego programu i wszystkiego, co tylko chciała pani powiedzieć, przez blisko 40 minut. Mam nadzieję, że to uznaje pani za wystarczające.